Dzisiejszy odcinek z naszej serii o tworzeniu wizualizacji w programie Enscape poświęcimy tworzeniu predefiniowanych ustawień, które możemy przypisywać do wcześniej stworzonych widoków, aby uzyskać zupełnie inną atmosferę oświetlenia, proporcje kadru, perspektywę oraz zupełnie inny styl renderowania. W związku z czym każdy ze zdefiniowanych widoków będzie mógł zupełnie inaczej wyglądać, a my nie będziemy musieli robić tego za każdym razem. Co lepsze, będziemy mogli używać tych predefiniowanych ustawień w kolejnych ujęciach lub nawet w kolejnych projektach. Pokrótce, w ostatnim odcinku stworzyliśmy dwa widoki, 3D oraz z lotu ptaka. Ja na potrzeby tego odcinka stworzyłem jeszcze taki widok ze zbliżeniem z perspektywy człowieka. I teraz założenie jest takie, że jeden z tych widoków będzie z materiałami, jeden z tych widoków, powiedzmy z lotu ptaka, będzie widokiem w stylu makiety. Będziemy chcieli to zrobić, powiedzmy tak, żeby stworzyć symulację makiety. A w zbliżeniu spróbujemy ten widok jeszcze podrasować tak, żeby stworzyć atmosferę ciepłego, letniego wieczoru z mnóstwem dodatkowych efektów, które częściowo już widać, ale chciałbym pokazać, jak nimi będziemy sterować. I przypiszemy je tak, żebyśmy w jednej scenie, w każdym z tych widoków mieli zupełnie inne możliwości. W tym celu musimy zdefiniować sobie w zakładce Visual Settings style dla każdego z tych widoków. W momencie, kiedy tutaj klikniemy na tą strzałkę, mamy możliwość definiowania stylu naszego wyświetlania, stylu naszego renderowania, całości, zdefiniowania całości ustawień naszego renderingu. Do pierwszego z widoków 3D zostawmy sobie ten z góry zdefiniowany widok przez Enscape'a. Natomiast do kolejnych widoków stwórzmy sobie style, które przypiszemy i będziemy edytować. Pierwszy z naszych presetów będzie nazywał się makieta. Zatwierdzamy i tworzymy styl makieta. A trzeci będzie nazywał się tak jak nasz widok, czyli zbliżenie. I zatwierdźmy ten styl. Na chwilę wyjdziemy z tej zakładki i wrócimy do naszych widoków. Teraz tutaj klikając na ikonę edycji, proszę popatrzeć, możemy dodać wizualny preset i mamy tutaj te możliwości. Więc tutaj dodamy makietę, zapisujemy, a tutaj w zbliżeniu naciśnijmy edycję, dodamy zbliżenie i zapiszemy. Przejdźmy na chwilę do tego widoku z lotu ptaka, bo to zajmie najmniej czasu i edytujmy preset, który przypisaliśmy po prostu do tego widoku. Po pierwsze zmienimy mu styl renderowania na biały. Może dodajmy do tego outline. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy sterować ekspozycją, czyli jasnością. Ona tu została wybrana jako autoekspozycja, ale możemy spróbować sami dobrać taką jasność parametru exposure, czyli ekspozycji naszego aparatu, żeby mieć jak najlepsze oświetlenie naszej sceny. O, wydaje mi się, że teraz będzie idealne. I tutaj mamy również możliwość wybrania szerokości kąta naszego aparatu, czyli tak naprawdę zmieniamy pole widzenia. O, wydaje mi się, że takie zbliżenie byłoby dla nas idealne. Jeśli chodzi o rozdzielczość naszego obrazu, to Full HD myślę, że wystarczy i układ poziomy jest zupełnie dla nas zadowalający w tym
wypadku. Co jeszcze chcielibyśmy zrobić? To mi nie podoba się tutaj, że poza naszą makietą jest jakiś szary taki podkład, więc zaznaczę, żeby Enscape stworzył nam białe tło. Proszę popatrzeć, jak zmieniam tutaj te ustawienia, wybieram, one automatycznie się też zmieniają. Zobaczmy, czy ja schowam ten panel na chwileczkę. O, proszę popatrzcie Państwo, w momencie kiedy przypisałem, tutaj w tym widoku jeszcze muszę to zmienić zapewne. Wrócić do tego custom preset i zapisać go. I w tym momencie mam za każdym razem zupełnie inny model wyświetlania. Wróćmy do edycji naszych ustawień. Dla naszego zbliżenia możemy zrobić sobie, powiedzmy, układ zamiast poziomego pionowy. Czyli wybierzemy sobie rozdzielczość, wpiszemy sobie rozdzielczość 1090x1080. O. Jeśli wejdziemy w zakładkę Main, zmienimy sobie pole widzenia tak, żeby zbliżyć nasz widok. Myślę, że całkiem atrakcyjny zrobił się. Wyłączymy autoekspozycję. Będziemy chcieli ekspozycją tego widoku sterować sami. Proszę popatrzcie Państwo. Wydaje mi się, że taka jasność jest całkowicie wystarczająca dla takiej sceny, która odbywa się przy zachodzie słońca, popołudniowe, ciepłe światło, piękne cienie zaczynają nam się tutaj pojawiać. Będziemy chcieli mieć też głębię ostrości, w związku z czym lekko ją poruszymy i widać już w tym momencie, że tworzy nam się głębia ostrości. Ale ponieważ mamy włączony tutaj autofokus, to najostrzejsze miejsce jest tutaj, o, gdzie teraz wskazuję myszą. A ja chciałbym sobie wybrać, powiedzmy, najostrzejsze miejsce naszej kompozycji, naszego kadru na tą panią z hulajnogą. Więc wyłączę autofokus. Teraz na naszym suwaku na ekranie pojawia nam się taka biała linia, która pokazuje, gdzie jest miejsce, w którym będzie nasz punkt największej ostrości, czyli ten focal point. No i w tym momencie nasza postać jest w najostrzejszym punkcie, a może ta głębia ostrości jest może zbyt przesadzona w tym momencie. O, coś takiego mogłoby być zupełnie satysfakcjonujące, może ciuteńkę większa. Oczywiście możemy też dla każdego presetu ustawić sobie jakość renderingu. W ten sposób dobierając, który z naszych widoków ma być może najładniej wyrenderowany, w najlepszej jakości. Jeśli chodzi o output, tutaj już sobie ustawiliśmy mniej więcej wszystko. Kolejną zakładką, którą sobie teraz omówimy, przez chwilę nią się bawiliśmy, wybierając w makiecie tutaj biały podkład. Ten podkład jest nam niepotrzebny, ale będziemy mogli sobie ustawić chmury. Mamy tutaj cały panel odpowiedzialny za nasze chmury. Po pierwsze, gęstość naszych chmur. Tu są chmury te poniżej. I proszę popatrzeć, jak fajnie działa Enscape. W momencie, kiedy tych chmur jest więcej, natychmiast scena ściemnia się, no bo słońce przez chmury przebija się w mniejszej ilości. Wiadomo, że będzie ciemniej. Wariacje. O, możemy zmieniać te chmury. Wybrać sobie dla nas, dla naszej sceny, no właściwą ilość tych chmur oraz ich wariacje. Teraz chmury wysokie, czyli cyrrusy, możemy dodać ich więcej lub zmniejszyć ich ilość. I te ślady po samolocie,
prawda? Możemy je zrobić wyraźniejsze lub generalnie zupełnie z niego zrezygnować, zmniejszając tutaj tym suwakiem w lewą stronę ich ilość. I chmurami możemy sterować poprzez przesuwanie. O tak powiedzmy, ja chciałbym, żeby jednak ładny tutaj był cień, więc o, może o, w ten sposób zostawię sobie ustawione sobie chmury, ale przesuwamy je tymi dwoma suwaczkami. Dobra, co możemy zrobić w atmosferze? Możemy po pierwsze zwiększyć intensywność naszej mgły. O, taki widok zamglony byłby pewnie wieczorową porą nad wodą, woda paruje. Generalnie możemy wybrać, do jakiej wysokości nasza mgła się będzie pojawiała. Wyraźnie widać efekt działania tej opcji. Ja sobie może wybiorę to. A mniej więcej do takiej wysokości. Zwykle najbardziej chodzi nam o to, żeby zginął nam ten horyzont, który jest nie do końca chciany. Night Sky Brightness, Sun Brightness to są dwa parametry, które odpowiadają za siłę jak gdyby świecenia naszego słońca. No i teraz jeśli jesteśmy w widoku dziennym, to generalnie sterujemy tym Sun Brightnessem. Możemy dodać jak gdyby sile świecenia słońca. Natomiast w momencie, kiedy mielibyśmy scenę nocną, to ten Night Sky Brightness zwiększałby nam jasność, czy świecenie. Słońca nie mamy, ale nieba w porze nocnej, prawda? Tutaj mamy siłę cieni, a w zasadzie nawet nie tyle siłę, co ostrość cieni. Proszę popatrzeć tutaj na to miejsce, jak generalnie w zależności od tego parametru. O, przepraszam, wziąłem nie ten. Cienie będą wyostrzały się lub będą o takie miękkie, przyjemne, ponieważ tak jak mówiłem, to ma być scena, która symuluje jakiś zachód słońca, taką atmosferę wieczoru. To wydaje mi się, że cienie takie miękkie będą dużo bardziej adekwatne. Jeśli mielibyśmy scenę nocną, to świecenie Artificial Light Brightness będzie odpowiedzialne za jasność po prostu sztucznego oświetlenia, czyli lamp. I Ambient Brightness, czyli światło rozproszone. Generalnie czym więcej dodamy tego światła rozproszonego, tym miejsca, gdzie są cienie, te części będą jaśniejsze. W momencie, kiedy zdecydowalibyśmy się na tworzenie animacji, a z pewnością zdecydujemy się na taką próbę, będziemy mogli wybrać siłę wiatru. Jeszcze. Proszę spojrzeć na drzewa w momencie, kiedy zmienią tą siłę wiatru. One pokazują nam, w jaki sposób przy danej sile będzie się nam to, będą nam drzewa się zachowywały. No nie tylko drzewa, zieleń oczywiście, trawy również falują. Tutaj możemy też wybrać kierunek, z jakiego wiatr będzie wiał, więc takie dodatkowe efekty w Enscape'ie mamy na wyciągnięcie ręki. A tu mamy zakładkę, która dotyczy pewnego rodzaju już postprodukcji, czyli możemy gdzieś tam nasz obrazek jeszcze podrasować, zmieniając kontrasty, zmieniając saturację, zmieniając ciepło, temperaturę sceny oraz dodając dodatkowych efektów. Oczywiście możemy włączyć autokontrast, nie każdemu to będzie odpowiadało, aczkolwiek tutaj akurat bardzo ładnie wygląda. No ale powiedzmy sobie, że my chcemy sami tym regulować, więc tutaj możemy podbijać rozświetlenia. Proszę popatrzeć, że w momencie, kiedy zwiększam tutaj tą jasność, to przede wszystkim rozświetlają nam się te miejsca,
które są najmocniej oświetlone. Natomiast tutaj możemy wybrać jasność cieni, zwiększyć lub zmniejszyć, co wygląda tutaj jak gdyby jak zwiększenie kontrastu. No, czyli tak naprawdę, może coś takiego wieczorem by nam odpowiadało. Może nie róbmy aż tak mocno ciemnego, ale w ten sposób to wygląda dobrze. Saturacja, proszę bardzo. Możemy zrobić czarno-białe zdjęcie. W zasadzie w skali szarości tak naprawdę, ale nie czarno-białe. Albo bardzo mocno je podkręcić, jeśli chodzi o kolory. Proszę też zwrócić uwagę, że przy każdym z tych suwaków pojawia się taki znaczek. On przesuwa nam, może nam wrócić automatycznie do ustawień standardowych. A my podsaturujemy sobie to, żeby ten efekt ciepłego słońca zachodzącego był jeszcze bardziej wyraźny. Od razu widzimy, jak tutaj podbijają się czerwienie, żółcie. Dodamy sobie jeszcze temperatury. W ten sposób ją schładzamy, czyli idziemy w kierunku koloru niebieskiego, ale ponieważ nasza scena jest oświetlana przez zachodzące słońce, które daje nam dużo ciepła, my tą temperaturę ustawimy sobie niżej, czyli w kierunku czerwieni, powiedzmy na 4700 kelwinów, i to byłoby już coś takiego, co wygląda bardzo realistycznie, jeśli chodzi o wybraną przez nas porę dnia. Motion blur. Motion blur akurat nie będzie tutaj widoczny, bo musielibyśmy mieć jakiś animowany obiekt, który się porusza. W momencie, kiedy on by się poruszał, to czasami tak jak na zdjęciach, które mają długi czas ekspozycji, widać poruszony samochód. Więc to jest efekt takiego rozmycia wskutek ruchu jakiegoś obiektu. Lens flare. Lens flare zaraz spróbuję nam pokazać, ale żeby to zrobić, muszę wejść do zbliżenia i edytować nam na chwilę kierunek słońca, bo lens flare jest szczególnie dobrze widoczny w momencie, kiedy patrzymy pod słońce. No i proszę popatrzeć, w momencie, kiedy zmniejszam ten lens flare, nie mamy tych pięknych takich promieni słonecznych. Tutaj się pojawiają odbicia, może gdzieś to troszeczkę, bardziej z boku. W momencie, kiedy ten lens flare jest dużo większy, te odbicia w soczewce aparatu fotograficznego, bo Enscape, podobnie jak większość programów renderujących, symuluje nam zachowanie się aparatu fotograficznego, a nie zachowanie oka ludzkiego. O tym należy pamiętać. Więc tutaj pojawiają nam się te efekty takiego odbicia. One w znacznym stopniu zależą też jak widać teraz tutaj, od tego, jaki jest kierunek światła. Więc lens flary są najbardziej widoczne w momencie, kiedy światło pada w naszym kierunku, czyli patrzymy się pod światło. Efekt bloom jest, może ja wrócę do poprzedniego oświetlenia, bo tutaj będzie to łatwiej zauważyć. Efekt bloom to są, proszę zwrócić uwagę na tą część naszego obrazka, to są rozświetlenia, w zasadzie zblurowanie elementów, które są naszej sceny, które są najmocniej oświetlone. Tutaj już jest to bardzo mocno przesadzone, ale jakiś tam taki bloom moglibyśmy sobie zostawić. Vignetting. Vignetting jest to efekt spowodowany tym, że w prawdziwej fotografii zwykle obiektyw jest osłonięty osłoną. W związku z czym nasz kadr zwykle jest delikatnie ciemniejszy na krawędziach. Jest to spowodowane tym, że osłona obiektywu przepuszcza na krawędziach naszego kadru trochę mniej światła. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało bez vignettingu.
I teraz z maksymalnym vignettingiem mamy dookoła naszego kadru bardzo mocne wzmocnienie. Ja osobiście lubię ten efekt, dodaję go trochę więcej. I ostatni efekt to efekt aberracji chromatycznej. Ja może zmniejszę ten vignetting i bloom i lens flare, żeby lepiej było go widać. I teraz popatrzmy na krawędzie. Na krawędziach pojawia się przesunięcie kolorów. W momencie, kiedy ono jest czym większe, tym bardziej jest to tutaj widoczne. O, mniejsza chromacja AB, będzie mniejsza wartość chromacja aberracji chromatycznej, będzie nam ten efekt zmniejszała. Więc w ten sposób moglibyśmy sobie dodać dodatkowe efekty do naszego obrazka, no i on się zrobił nam zupełnie inny, wydaje mi się, że bardzo atrakcyjny. No i w tym momencie mamy dwa różne presety, mamy dwie różne, proszę popatrzeć, rozdzielczości i generalnie przypisane do naszych widoków te presety pozwalają nam tworzyć zupełnie inny klimat w scenie, w zasadzie dla każdego widoku zupełnie inny. Nie musimy tego przestawiać za każdym razem. Jest to niezwykle wygodne i przyspieszające pracę. Możemy te presety sobie zachowywać do kolejnych naszych prac. Nie musimy tego ustawiać za każdym razem od nowa.